wolność dla wszystkich to cel. Wojownik w czerni zjawia się znikąd z nienacka. O sprawiedliwość to bój, on tyranów szpadą zwycięży, uwolni lud. A zwie się Kroniki Zorro. Zmowa. Trzeba przyznać, że powodzi mu się w interesach. Moi drodzy przyjaciele, zaprosiłem was tu dzisiaj, aby wspólnie uczcić mój ostatni zakup ziemi. Jestem teraz dumnym właścicielem 125 akrów ziemi i 1000 sztuk bydła. Gratulacje! Brawo! To wspaniała inwestycja, panie Malapensa. Mogę się założyć, że nasz wspaniały region jest najbezpieczniejszy. Nie zapominajmy o Zorro. No cóż, kapitanie. Przypuszczam, że powinieneś się go łatwo pozbyć, prawda? Zorro? Ha! Nasze miasto musi myśleć o przyszłości. Gubernatorze, jeśli zostanę burmistrzem Los Angeles, zbuduję szkoły, szpital i... Znam potrzeby miasta bez twojej pomocy, Don Verdun. Nominacja nowego burmistrza byłaby bezużyteczna. Prawda, ekscelencjo? To znaczy... Cóż, gdybym był burmistrzem, bardzo szybko wybudowałbym Instytut Poezji. Wspaniały pomysł, Diego. Don Malapensa, podobno na terenie posiadłości jest drzewo, które ma ponad 100 lat. Można je zobaczyć? Jak najbardziej. Że też mu się tak udało. Dziękuję. Ten kapitan Monasterio cieszy się względami gubernatora. A co jeśli popadłby w niełaskę? Wtedy mojego męża będą nazywać burmistrzem, zanim się nim stanie. Zdaję sobie sprawę, że chcesz zostać pierwszą damą Kalifornii, ale działanie przeciwko Monasterio jest ryzykowne. Nie licz na mnie. Serio? Tak naprawdę, twój przyjaciel Monasterio wrzuciłby cię do więzienia, gdyby wiedział, że kiedyś byłeś szefem bandy złodziei. Pamiętaj, mogę udowodnić, że nim jesteś. Mów ciszej, moja droga. Ja tylko tak żartowałem. Ja i moi ludzie jesteśmy do twojej dyspozycji, ale w zamian mam nadzieję, że nie zapomnisz o mnie. Dostaniesz więcej ziemi. Jeśli zrealizujesz plan. Señorita Ines, dziękuję, że poprosiłaś sprzedawcę, aby obniżył mi cenę za materiał. Jesteś prawdziwą kobietą biznesu. Niesamowite. O, przywykłam do tego. Od dawna negocjuję ceny bydła dla mojego taty. To rekin biznesu. Uważaj, Izabelo. Zgadnij, kto nie zasłużył na książki, które dla niego zamówiłam na przyszły tydzień. A jak mogę tak długo czekać? Umrę z nudów. Don Diego! Co za niespodzianka. Oprowadzi mnie pan po Los Angeles z sierżantem? Zorro! Widzisz? Zorro! 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 Pomocy! Widzieliście? A? Szybko, szybko! Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego miasta! A przede wszystkim moje bezpieczeństwo! Zorro mógł mnie zabić! Obiecuję, że to się już nie powtórzy, ekscelencjo. Zorro nas dzisiaj zaskoczył. Armia nie daje się zaskoczyć, żołnierze! Jeśli pani Verdugo nie znajdzie się do jutra,
to skończycie na robotach w kopalni soli! Znajdziemy ją, ekscelencjo. Rozkażę wszystkim żołnierzom obławę na Zorro. Ten bandyta nie ucieknie przed moją szpadą. Ha! Mam cię, Zorro! Nie! Jak on mógł coś takiego zrobić? Odwagi, panie Verdugo. Nic nie rozumiem. Jednego dnia Zorro mnie broni, drugiego porywa moją Izabelę. Taką słodką i delikatną. Dlaczego? Podkowy. Wszystkie zakrzywione. Fałszywy Zorro, który porwał Izabelę, pozostawił ślady w błocie. I pojechał do kanionu. Jak na razie rozkazałem obławie znalezienie pani Verdugo i Zorro. Potrzebuję ochotników do pomocy. Ja pójdę. Chcę pomóc. Tak. Ja chcemy też. Pomóc. Nie ja też. Ja też. Ochotników nigdy za dużo, jeśli chcemy go złapać. Brawo, synu. Proszę, proszę, proszę. Co? Gdzie jest sierżant Garcia? Jestem tutaj! Jeśli w ciągu 2 sekund nie będziesz w siodle, to jak wrócimy, będziesz miał dyżur w kuchni. Rozumiesz? Mhm. Och, moje jabłka! Ach. Widzisz to, Ines? Chmura pyłu idzie w naszą stronę. Spójrz tam! Ktoś do nas jedzie! Wio! Kurz już opadł. Nie ma po nich śladu. Otoczymy po prostu wzgórza. Dzielimy się na 4. Utwórzcie grupy! Diego, przestań jęczeć. Będzie dobrze. To potworne. Tato, nie będę mógł grać na gitarze przez tydzień. O nie! To moja wina, Don Diego. Pozwól mi eskortować się do hacjendy. Nie. Wszystko w porządku. Będzie nie fair, jeśli tak odważny człowiek jak ty zrezygnuje z obławy na Zorro. Bądź ostrożna, Ines. Zorro pewnie czai się w tych górach. Zorro ukrywa się. Wydaje mi się, że jesteśmy śledzeni. Boisz się własnego cienia, sierżancie? Hmm.
Zorro! Nie uciekniesz! Och, mam taką nadzieję! To Zorro! Zejść z koni! Zrobimy zasadzkę! Szybko! Ruszamy, Tornado! Szybciej! O, zawracamy! Koniec drogi! Sierżancie, nie jesteśmy w gospodzie! Chcesz, żeby nas Zorro zaskoczył? Nie, ale pomyślałem, że jak długo go nie ma... Stój za mną! Proszę! Ekscelencjo! Co? Monasterio? Kopalnie soli! Wszyscy będziecie tam ciężko pracować zamiast nieudolnie śledzić bandytów! Dentysto, zostaw nas! Tak, szefie! Madam, nie masz powodów do obaw. Nasz przyjaciel Monasterio z grupą poszukiwawczą myślą, że jesteś na pustyni. O! Zamienimy tę kryjówkę na miejsce bardziej odpowiednie dla kobiety pani pokroju, moją haciendę. Doskonały pomysł. Zorro na pewno nie będzie mnie tam szukał. Proszę. Pani Verdugo i Malapensa? Proszę, proszę. Wygląda na to, że jadą teraz do jego haciendy. Co myślisz o spotkaniu pani Izabeli z tymi wszystkimi ludźmi, którzy jej szukają, Tornado? Nie wierzę, żebyście znaleźli tam Zorro. Przypuszczam, że nie. Rozkazy kapitana... Zorro! Tak, to ja. Pomocy! Zorro! Zorro tu jest! Co? Kapitanie! Zawracać! Mam pytanko. Zgubiliście drogę? Łapcie go! No dalej, szybko! Widzieliście? Zorro! Szybciej, Tornado! Musimy się tam dostać, zanim nas złapią! Będę musiała tutaj zostać jeszcze kilka dni. Potem wrócę i powiem, że ledwo udało mi się uciec od tego okropnego Zorro. To z całą pewnością zawstydzi kapitana Monasterio, który zrezygnuje w niesławie. Wtedy gubernator nie będzie miał wyboru i mianuje mojego męża burmistrzem Los Angeles. Teraz twoja kolej. Ah!
Aha, złapiemy go! Zorro, ukrywając się tutaj, wpadł w pułapkę. Czy to nie dziwne, że wszyscy twierdzą, iż została pani porwana przez Zorro? Nie wygląda pani na uwięzioną. Załatwcie go! Miłych snów, chłopcy! Zorro, wychodź! A, jego się nie spodziewaliście. Och, skarbie! Och, Izabelo. Moja Izabelo. Gdyby nie uratował mnie pan Malapensa, cały czas byłabym w rękach tego okropnego Zorro. Zorro! Czy to nie dziwne? Nie mogę sobie przypomnieć tego całego porwania. Zrobiłeś to! Ten bandyta zamknął ją w opuszczonej chacie! Engard, Zorro! Zapłacisz za to! Engard! Serio? Ruszajcie się! Szybciej! Panowie! Pudło! Co się tam dzieje? Tym razem nie masz dokąd uciekać. Ole, ole! Bliżej, bliżej! Tutaj jestem, kapitanie! Co? O, wybacz, Bernardo! Mam cię wreszcie, Zorro! Widzę cię, sierżancie. Nie, 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 nie. To jest bezpiecznie. Złapali Zorro. O, Don Parasol. Szpada! Znajdźcie moją szpadę! Tak, kapitanie! Pokrój go na kawałki i daj mi zerwać jego maskę. Musi być najbrzydszym człowiekiem w Kalifornii, skoro ukrywa się za maską. O, to nie było miłe! Oj! Nie, to nie tak! Proszę potraktować to jako wieczną pamiątkę dnia, w którym spotkałeś Zorro. Panie i panowie, to już koniec. Mam nadzieję, że się podobało. To ja jestem Zorro. Uważajcie na podróbki. Łapcie go teraz, wy nieudolni głupcy! Ekscelencjo! Twoja szpada, kapitanie! Garcia, ty ośle! Kapitanie,
Niniejszym uroczyście ogłaszam, że przyznaję ci medal Kondora za wyrwanie pani Verdugo i pana Malapensy z rąk tego bandyty Zorro. Nie wspomniał o tym, że zmusił całą armię do ścigania Zorro. Proszę przyjąć nasze podziękowania. Nie wiem, co zrobilibyśmy bez pana pomocy. To jeszcze nie koniec. Monasterio dzisiaj może się cieszyć, ale przyjdzie dzień, w którym spali się ze wstydu. O, skarbie! Kiedy przetrzymywał mnie Zorro, nadzieję dawało mi myślenie o tobie. Trudno mi sobie wyobrazić, jak to jest być porwanym przez Zorro. Nie może tak być, żeby bezkarnie chodził po ulicach naszego miasta. Żeby Zorro chciał porwać kobietę. O, ale właśnie to mnie spotkało. Myślę, że kapitan Szczerze Monasterio mówiąc, podejrzewam, że mamy do czynienia ze zwykłym oszustem. Poza Ktoś tym, przebrany się, za niego z łatwością mógłby cię porwać. Nie, to musiałoby być straszne. Kilku Zorro? Jeden z nich mógłby stać obok nas? Zorro? Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Studio Paryż. Dialogi Jacek Wojszczak, reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk i montaż Piotr Bielewski. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział wzięli Aleksandra Radwan, Przemysław Wyszyński, Jacek Król i inni.